Cześć, witam Was, jest po, 12, po, po 13 jest, słuchajcie, ogromny stres, godzina pracy, godzina malowania przy kamerze, mm, masakra. Nie wiem, czy się odważę jeszcze raz na coś takiego. To, co pokażę Wam tak, to wyszło, to jest ten bohomas, godzinny bohomas, który za chwilkę będę, tak jak obiecałem, będę obrabiał i może nie wypadnie to. Kawa nie dopita, nawet nie udało się dopić kawy. Dobra, przekadrujemy. Słońce jest bardzo mocne. Powiem Wam, yy, sekcja kompletna. Koszmar, koszmar dla mnie. Może ktoś to lubi, ja nie. Wolę jednak sobie po swojemu własnym rytmem, ale. Chociaż powiem Wam tak, że ten rytm narzucony, ten godzinny się tutaj cofnę, bo nic nie widzę, jest nie, niejeden. Nie, ten godzinny rytm coś ma, bo powoduje, że koncentrujecie się w jednym momencie i tutaj nie ma, że rozpraszacie się w prawo, w lewo, musicie tylko jakąś przerwę, jakiś oddech zrobić, żeby napić się tej kawy i praca jest dziwna, bo czujecie nad sobą to brzemię tej, po pierwsze tej kamery, po drugie macie się, mam się skoncentrować, żeby to nic nie przedstawiało, żeby to były Swobodne, abstrakcyjne nakładanie, takie gesty, gestykularne nakładanie tej farby. Trzeba wybrać tą paletę, czyli trzeba określić, które kolory zostaną użyte do tego i, i co to ma dać. A to nic ma nie dać. To ma po prostu dać efekt, który będzie zupełnie nieprzewidywalny, ani dla Was, ani dla mnie. I takie coś, słuchajcie, powstało. Więc to przesycha, to jeszcze przyciemnieje. Zupełnie inaczej to wygląda tutaj na moim podglądzie niż to, co jest za mną. Te farby akrylowe to jest koszmar. To jest koszmar. To, to, to nie nadaje się na dłuższą metę, i ja od farb akrylowych po prostu odejdę, zrezygnuję z tego i nie ma znaczenia, bo próbowałem, mówiłem wam już, próbowałem różnymi. Podobno te najdroższe rzeczywiście, coś tam, coś z nich można wycisnąć, ale to wszystko jest niespodzianka. Po wyschnięciu zawsze jest niespodzianka, co z tego wychodzi. Uff. <śm> Będę teraz, tak jak obiecałem, spróbuję opracować do tego ten krótki film reklamowy, wrzucić to jak tylko przeschnie, zrobione w miarę uczciwe, solidne zdjęcia, żebyście mogli to zobaczyć i na aukcji, żeby to do godziny 12 zaistniało. Cena aukcyjna bo to jest bardzo ważne. Ja sobie tak wymyśliłem, że cena aukcyjna będzie zawierać ramę do tego, którą Wam rano pokazałem w tym, bleitram, farby. I roboczo godzinę, co jest bardzo ważne dla mnie, roboczo godzinę pracy rzemieślnika kładącego glazurę w łazience. Potraktowałem to jako fanaberię glazurniczą i dzwoniłem do mojego przyjaciela, żeby dowiedzieć się, jak wygląda, który od wielu lat jest glazurnikiem, kładzie tą, tą, te płytki. Mówię, Piotruś, powiedz mi, jak wygląda, jak kształtują się koszty, mm, zarobki glazurników, którzy są dobrymi glazurnikami. I Piotruś mówi tak, Sławek mówi, 150 zł za godzinę. Ja tak słucham. Uh, fajnie. Czyli 150 zł zarabia dobry glazurnik. A Piotruś mówi, no ale niektórzy jeszcze więcej. Czyli powiedzmy, że dobry glazurnik, który ma odrobinę talentu do tego, jest uczciwy, solidnie nauczył się swojego rzemiosła. No i, i artysta, który 5 lat studiował, w moim przypadku było do tego jeszcze te 5 lat szkoły średniej artystycznej. Do tego były jeszcze różne kursy, różne dodatkowe zajęcia artystyczne, różne szkolenia. No i podobno jeszcze talent. No więc jestem na poziomie glazurnika, bo jedno i drugie służy dekoracji. I nikt nie musi mieć wyglazurowanej łazienki, nikt nie musi mieć pięknych kafelek na ścianach i nikt nie musi mieć żadnego obrazu. To jest fanaberia. Najważniejsze rzeczy, które potrzebujemy, to jedzenie. I to jest kanał o jedzeniu. Ale to, co Wam pokazuję, jest dla mnie z pewnych powodów cholernie, słuchajcie, ważne. Cholernie ważne. I zobaczycie w następnych nagraniach, skąd wziął się ten wątek, który teraz ruszam z tym, z tym malarstwem. Ale wszystko, wszystko w odpowiednim czasie. Musi być fragment Pana Doktora, bo nie byłoby tutaj sensu cokolwiek tutaj dalej robić. Pan Doktor Jan Kwaśniewski. Jeszcze raz, do optymalnych. Jesteście narodem wybranym, którego głównym celem jest zbudowanie zapowiadanego Królestwa Bożego na Ziemi. Wielu z Was o tym wie, inni podświadomie odczuwają misję, jaką mają do spełnienia. Jest Was już ponad 2 miliony, przybywa Was szybko, a już w bieżącym roku będzie to proces lawinowy. Wkrótce ukażą się moje książki w języku niemieckim, węgierskim i rosyjskim, zatem optymalnych będzie szybko przybywało. Nie możecie stać z boku. Optymalni Polacy powinni docenić rolę, jaką mają do spełnienia. Nie wolno im stać z boku i czekać, że inni to za Was zrobią. Polscy optymalni w wielu krajach organizują się do wspólnego działania. Niedawno powstało Bractwo Optymalnych w największym polskim mieście na świecie, w Chicago. Trzeba wymusić na rządzących, na razie rządzących, później służących innym. Jak najszybsze wprowadzenie jednego wspólnego języka dla wszystkich ludzi to bardzo ważne. Ludzie na całym świecie będą mogli się porozumiewać przy pomocy jednego wspólnego języka, a przestaną porozumiewać się przy pomocy karabinów i rakiet. Ludzie są jednym gatunkiem i muszą mieć jak najszybciej jeden wspólny język. To bardzo ważne. Zgodnie z przepowiednią będzie to język polski. Języka waszego będą się uczyć na całym świecie, ponieważ najważniejsza dla ludzkości wiedza zrodziła się w Polsce. Polacy najbardziej zasługują na to, aby ich język stał się powszechnym językiem ludzi. Wielu optymalnych z całego świata będzie chciało zapoznać się z wiedzą dla ludzkości najważniejszą u źródła, czyli dostępną w języku polskim. Obecnie Waszym najważniejszym zadaniem jest pomaganie innym optymalnym, którzy takiej pomocy potrzebują, i pomaganie tym jeszcze nieoptymalnym, którzy się do Was zwrócą o pomoc. Waszą religią musi być wiedza. Wiedza, waszą religią musi być wiedza. Tylko ona nie kłamie, tylko z wiedzy rodzi się prawda. Tylko ci, którzy posiadają wiedzę i prawdę będą mogli zdobywać mądrość, o czym napisano w rękopisach z nad Morza Martwego 2000 lat temu i dawniej. Niektórzy z ludzi myślących, starożytnych, zwłaszcza w Grecji, mieli dostęp do informacji, zawartych, do informacji za, zostawionym ludziom przez Boga, Bogów, jak to woli. Informacje te zostały świadomie zniszczone lub zręcznie ukryte przez kapłanów. Różnych religii. Biblia na przykład. Jedno zdanie Epikura, zapisane prawie 2,5 tysiąca lat temu, dowodzi niezbicie o obecności takiej wiedzy. Konieczność ruchów ciał niebieskich i ich regularność jest skutkiem pierwotnego wybuchu ściśniętej masy atomów przy powstawaniu świata. Koniec cytatu Epikura. Tego, tego człowiek wymyślić nie mógł. Musiał mieć tą wiedzę przekazaną z innej, wysoko rozwiniętej cywilizacji lub od Boga, jak chcą inni czy Bogów. Dopiero po 2400 latach ludzkość poznała to, o czym Epikur już dawno wiedział. Zastanówcie się, pomyślcie, obecnie myśleć potraficie, wyciągnijcie wnioski. 29 kwietnia 1999 roku, jeszcze 1999 roku, czyli w roku minus pierwszym. Czy jak niektórzy wolą minus drugim, bo się tam ktoś. Ktoś unosił, że źle liczone. Dobrze, kochani, przystępuję do dalszej części mojej pracy. Będę opracowywał te filmy z tego, jak, to, jak ten bohomas powstał. I taką ma nazwę. Jest bohomasem. To jest bohomas numer jeden. Na odwrocie pokażę Wam potem na zdjęciach, jak to jest opisane, jak to jest zrobione. Zabawa dzisiaj będzie przednia. Mam nadzieję, że, że fajnie pójdzie. I teraz tak. Tego materiału, którego nakręciłem, starczyło tyle, ile zapchała się u mnie pamięć w telefonie. Spróbuję to wrzucić. Jeżeli nie uda mi się dzisiaj, bo to będzie się bardzo długo wgrywał, jeżeli nie uda mi się to wrzucić dzisiaj, nie wejdzie to wszystko, to będzie na kanale moim pomocniczym Sławomir Piwowarczyk Art. Taki kanał otworzyłem tydzień temu. Tam jest jedno jakieś tam moje nagranie, i tam będzie o mojej sztuce. Tam będę sobie tam, żeby pewne rzeczy. Mm, dla tych, których to nudzi, których to denerwuje, żeby sobie ominęli, a, a tych, którzy chcą zobaczyć. To sobie będą mogli tam oglądać. I na tą stronę jest to na razie podzielone mam na trzy części to nagranie z powstawania tego bohomazu. Jak to wrzucę, jeszcze nie wiem. Mówię, to jest abstrakcja, ale prawdopodobnie będą w trzech częściach wrzucone będzie na Sławomir Piwowarczyk Art na YouTubie. I dziękuję YouTubeowi, że pozwolił mi linkować. Nie wiem, jak to się stało, bo najpierw YouTube żądał ode mnie, żebym patrzył się moimi oczyma. No tam w drugą 30 sekund oni mieli analizować moje, nie wiem, mimikę oczy, czy, czy źrenice, czy jakieś kody szczytywać. Nie wiem, co oni tam chcieli. W każdym razie okazało się, że obeszło się bez szczytywania źrenic i został przywrócony mi w dniu wczorajszym. Zauważyłem, że mogę podlinkowywać, z czego będę jak najczęściej korzystał. Bardzo Wam dziękuję za tą chwilę uwagi, ileśmy tego grani. Może nie przesadziłem, może nie przesadziłem. Nie widzę, bo jest tak mocne światło. Dziękuję raz jeszcze i biorę się za montowanie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.